Brakuje negatywów. Ja je mam. Nie zniżę się do pańskiego poziomu. Nie będzie taryfy ulgowej. Z pewnością. Żeby coś od ciebie dostać, trzeba spróbować zabić ciebie albo twojego męża. Zdobędę nie tylko jej firmę, ale i ją. Dzień dobry, pani Harper. Pan Sanders, o ile pamiętam. Jake, piękny poranek. Tak, przyjeżdżam tu, kiedy chcę być sama. Nie zamierzałem przeszkadzać. A co pan zamierzał? Ocenić siły wroga. Z bliska. Nic z tego nie będzie. Kochanie, długo tam będziesz? Bardzo. Może się przyłączysz? Jak poranna przejażdżka? Świetnie. Jak cudownie. Co powinnam zrobić z Jilly? Zapomnij o niej. W końcu odrzuciła propozycję pomocy. To moja wina. Nie powinnam była stawiać warunków. Postąpiłaś rozsądnie. To nie było fair. A gdzie ta bezwzględna bizneswoman? Możemy pomówić? O czym? O tobie i Jilly. Wiem, że masz dobre zamiary. Ale nie pozwolę zamienić domu w pole walki. Ktoś musi cię przed nią bronić. Jestem już duża, poradzę sobie. Z każdym oprócz niej. Wiem, że jej nie ufasz.
Ale tyle przeszła, że nie mogę jej skrzywdzić. Myślisz, że ona o tym nie wie? Wie. I to wykorzystuje. Czemu nie przyjęła czeku? 5 milionów to sporo. Powodu nie znam. Ale nie zrobiła tego z dobroci serca. Wybaczcie. Nie chciałam podsłuchiwać. Już przywykliśmy. Dennis, proszę. Przepraszam. To moja wina. W końcu nie należę do rodziny. Ależ nie. Czekaj, mówi do rzeczy. Siedź cicho. Przysparzam tylko kłopotów. Potrzebujemy trochę czasu. Powinnam wyjechać. Nie możesz. Dokąd pojedziesz? Nie wiem. Może kiedyś znów się zbliżymy. Ale teraz lepiej będzie, jeśli każda pójdzie swoją drogą. Nie idź za mną. Pa, Julie. Nie powinieneś był tego mówić. Delikatniej. Zostaw nas. Nie cieszysz się na mój widok? Chciałem się odprężyć, byle nie za bardzo. Potrzebujesz sił do walki z Harper Mining. Albo jego prezesem. Ty się zajmij firmą, a ja znajdę sposób na siostrę. Wiesz, co robisz? Ona robi wrażenie. Chcesz ją zaciągnąć do łóżka? Nie teraz. Niżej, proszę. Wiem, że brak jej wyobraźni. Może się szybko uczy. Nie taką rozrywkę chcę jej zapewnić. Zamieniam się w słuch. Zacznę od Dennisa. Łatwo go skłócić z matką. Jestem mu to winna. Nie mogę tak szybko nie zapomnieć, choć bardzo tego chcesz. Zaoferuję jej pieniądze, ale bez zobowiązań. Nie. Zapłacę z własnych oszczędności, nie firmowych. Przepraszam. Tak? Ktoś do pani Harper. Nie był umówiony. Umów go, teraz jestem zajęta. Nalega, to pan Sanders. Możesz go wyrzucić. Zaprowadź do mojego gabinetu. Zaraz przyjdę. Niech sobie poczeka. Panie Sanders, czym mogę służyć? Kto panią uczył jazdy konnej? Nikt. Jest pani dla mnie za dobra. Wiem. Nie tylko w siodle. Czas pokaże. Mam dla pani ofertę. Kupiłem kilka akcji pani firmy. Kilka milionów. Chce mi pani je sprzedać po zawyżonej cenie? Muszę trochę zarobić. Co pani powie o $4 za akcję? To rozbój. Raczej promocja. Bo się pan wzbogaci. Nie, jeśli skonsoliduję część firmy, będzie pani miała kłopoty. Wątpię. Zbyt długo się tym zajmuję, żeby przez to nie spać. Nie mam eleganckiego gabinetu ani sławy, ale proszę przywyknąć do mojej obecności. Nie tutaj. Pańska propozycja nie ma tu nic do rzeczy. Chodzi o pana. Żegnam. Na razie.
Byłeś w Harper Mining? Na rekonesansie. Może odłożę sobie kilka akcji. Jaka jest? Kto? Stephanie Harper. Zaskoczyła mnie. Robi wrażenie. Ale chcesz ją zniszczyć? Tak. Mamy na to środki? Nie mieliśmy, aż zjawiła się Jillie Stewart. Jillie? To ona stoi za tym, co spotkało twojego brata? Tak. Kiedy przestanie mi być potrzebna, też ją zniszczę. Witaj, Filipie. Jillie? Wahałem się, czy przyjechać. Bałam się, że tak będzie. Wiem, że masz ciekawsze sprawy od wizyty u byłej żony. Czułem, że potrzebujesz pomocy. Co robisz w tej norze? Tylko na tyle mnie stać. Nie mam prawa cię w to wciągać. Myślałam tylko o sobie, o swoim nieszczęściu. Zawsze byłeś dla mnie dobry. Nie mogę oczekiwać wybaczenia, bo bardzo cię skrzywdziłam. To było dawno temu. Nie znienawidziłeś mnie? Próbowałem. Ale nie było dnia, żebym o tobie nie myślał. Możesz odejść, jeśli chcesz. Biedactwo. Nie wiem, jak przetrwałaś pobyt w więzieniu. Ja też. Spłaciłaś dług. Jak teraz mogę ci pomóc? Poradzę sobie. Ale jest ktoś, kogo mi żal. Została w tym strasznym miejscu. Chcę jej pomóc. To Olive. Odsiaduje długi wyrok. Gdyby nie ona, nie przeżyłabym. Nauczyła mnie sztuki przetrwania. Zaprzyjaźniłyśmy się. Dawno powinni ją zwolnić, ale mają to gdzieś. To niesprawiedliwe, że ja wyszłam, a ona nie. Spróbuję jej pomóc. W końcu jestem prawnikiem. Jak się masz, Olive? A jak sądzisz? Dzięki. Może będziesz miała dziś szczęście. Co ze zwolnieniem? Robią wszystko, żeby mnie tu zatrzymać. Mogę ci pomóc. Wyciągniesz mnie stąd? Spróbuję. Ale pamiętaj, coś za coś. Stephanie Harper? Tak, jak mówiłaś? To nie takie proste. Na wolności czekała mnie niespodzianka. Okazuje się, że jesteśmy siostrami. Żartujesz. To niczego nie zmienia. Nienawidzę jej jeszcze bardziej. Chętnie się nią zajmę. Później. Najpierw przejmę jej majątek, a potem będę patrzyła, jak cierpi. Powoli. Co tak wolno? Wolno jeździsz. Jak trening? Świetnie. Co tu robisz? Firma padła? Zrobiłem sobie wolne. Podwieźć cię? Trening nie jest skończony. Szkoda. Dałbym ci prowadzić. Dobra.
Jest sposób, żeby powstrzymać Sandersa, choć drastyczny. Jaki? Giełda. Tak, Cassie? Sir Henry, tu Stephanie Harper. Dobrze, dziękuję. A pan? Świetnie. Mogę pana zaprosić na lunch? Potrzebuję rady. Jake Sanders gra naszymi akcjami. Władze giełdy tolerują takie rzeczy, biorąc pod uwagę jego przeszłość? Może w imieniu akcjonariuszy zmusi go pan, żeby wyznał swoje zamiary. Gdyby odmówił, moglibyśmy wycofać sprzedaż akcji Harper Mining. Dziękuję. Do przyszłego tygodnia. To go zmusi do otwartej walki. Tymczasem opublikujemy kilka artykułów łączących go ze światem przestępczym. Niech Dennis się tym zajmie. Cassie, Dennis jest w pracy? Nie widziałam go od rana. Gdzie się podziewa? Potrzebujemy go. Chyba się domyślam. Angelo, osłaniaj się. Wystarczy, co? To nie do mnie. Taylor tu rządzi. Tony? Co chcesz mu zrobić? Nauczyć go tańca towarzyskiego. Zabawne, ale przy okazji go skrzywdzisz. Czeka go ważna walka. Musi dostać wycisk, żeby się pozbierał. A jeśli to niemożliwe? Dobrze. Gaz, przerwa. Powiedz, że to nie sen. Mamo, co cię sprowadza? Z pewnością nie miłość do boksu. Miałeś być w biurze. Czy to ważne? W firmie jest kryzys. Od kiedy to mam coś do powiedzenia? Zawsze słucham twojej opinii, ale utrudniasz mi to. Moje życie to nie tylko praca. Pomagam Angelo, to mój kumpel. A mnie się wstydzisz? Już sobie idę. Ale pamiętaj, najpierw zdecyduj, czy chcesz być wspólnikiem w firmie, czy nie. Kiedy się odziedziczysz? Ale jeśli wolisz to, proszę bardzo. Wybieraj. Zawsze chciałam to zrobić. Co jest? Zapomniałeś drobnych na lunch? Wchodzę w to. Będę finansował karierę Angela. Zostanę jego menedżerem. Razem z tobą. To kosztuje. Ile? 25 tysięcy. Zgoda. Stephanie Harper jest mądrzejsza niż sądziliśmy. Władze giełdy zmuszą cię do zdradzenia swoich planów, albo zawieszą sprzedaż akcji. Będzie gorąco. Wiedziałam, że przejęcie Harper Mining cię przerasta. Trudne, ale wykonalne. Każdy ma słabe strony. Na pewno? Nie jesteś moim jedynym informatorem, ale z pewnością ulubionym. Czego chcesz? Informacje o Denisie. Zainteresowania, wady. Jakieś szczegóły z życia prywatnego.
Mam się z nim przespać? Jeśli sama tego zechcesz. Ostatnie ruchy Stephanie mogą oznaczać koniec mojej krótkiej, choć genialnej kariery. Pomóż mi, drani. Dzięki, Angelo. Miły chłopak. Jego ojciec jest tu właścicielem. Przyjaźnimy się. Dzięki, że przyszłaś. Liczę, że w domu nie będą na ciebie źli. Sama dobieram sobie znajomych. I tak podporządkowujesz się woli Stephanie. Jeśli zechce, więcej mnie nie zobaczysz. Wcale nie. Nie chcesz zostać pianistką? Nie. Po co więc to robisz? Dla matki? Trudno to wyjaśnić. A, to niespodzianka. Mało przyjemna. Mnie też miło cię widzieć. Sas, co robisz? Proszę, zostaw nas same. Żeby cioteczka Jilly mogła ci sączyć swój jad? Nie widzisz, co robi? Idź sobie. W porządku. Wiem, że nie jestem tu mile widziana. To eufemizm. Może znów się spotkamy? Mieszkam w hotelu Palisades. Na razie. To odpowiednia dla ciebie dzielnica? Tak jak ty, pasują raczej do King's Cross, Soho, Sunset Strip. To nie w moim stylu. Ale dla ciebie zrobię wyjątek. Doigrałeś się. Co zrobiła? Spoliczkowała go mocno. Sama bym mu przyłożyła. Oby tego nie opisali w gazetach. Tylko tym się martwicie? Groźniejsze jest to, że Sara spotyka się z Jilly. Przestań. Co u niej? Nie wiem. Przerwał nam. Mówiła, że mieszka w hotelu. Palisades. Jesteś pewna? Tak mówiła. To zbieg okoliczności. O co chodzi? Lepiej zmieńmy temat. Nie. Odkąd Jilly wyszła z więzienia, czuję się tu jak w domu wariatów. Jilly nie zniknie, bo zaczniemy ją ignorować. Niestety. Zamknij się. Czas na zawieszenie broni. Kiedy masz następny koncert? Podobno za miesiąc. Podobno? Myślałam, że wszystko gotowe. Tak. Z wyjątkiem mnie. Dlaczego? Słabo gram. Mam dość tego przeklętego fortepianu. Nigdy tego nie mówiłaś. Mówiłam setki razy, ale nie słuchałaś. A teraz... Przepraszam. Zostało tylko trzech. Wybaczcie. A teraz dwóch małych Indian. Nie ułatwiasz tego. O co wam chodzi? O ciebie. Gdyby nie ty, nie grałabym od dawna. A co byś robiła? Chcę pracować u Tary. Znasz się na modzie? Lepiej od ciebie, zanim zostałaś Tarą Wells. Chcesz być modelką? Wiem, jak wyglądam. Nie odziedziczyłam urody po tobie. I powinnaś się z tego cieszyć. To, co widzisz, to dzieło Dana. Co za ironia losu. Jak to? Gdyby nie Jilly... Zawsze do niej wracamy. Masz rację. Gdyby nie ona, wciąż byłabym nieszczęśliwym, brzydkim kaczątkiem. Więc mogę pracować u Tary? Proszę. Czemu nie?
Może trzeba im pomóc. Nie pobiły się. Będzie dobrze. Powiedz, co nas dzieli? Dlaczego aż tak cię drażnię? Odwieczny konflikt. Pasierb, ojczym. Chciałbym go uniknąć. Może się dogadamy. A pożyczysz mi 25 tysięcy? Tak po prostu? Mówisz poważnie? Zależy mi na tym. Ale nie spodziewam się cudów. A jednak. To dobra inwestycja. Ale śpieszy mi się. Wspomniałeś o tym, Stephanie? Nie. Załóżmy, że ci pożyczę. Spiszemy umowę, ustalimy odsetki. I ty się dziwisz, że się nie dogadujemy. To zdrowe warunki. Dla obcych albo dla Jilly. Odkładaj dla niej. Należy do rodziny. Dobranoc. Sas, co ty robisz? Szukam pracy. Witam w domu wariatów. To Jenny King? Owszem. Jak mama? Dochodzi do siebie. Pewnie. Odkryła, że jej siostra to czarna wdowa. A może warto dać Jilly szansę? Ja bym nie dała, ale nie jestem Stephanie. Tylko ona ma gołębie serce. To źle? Nie. Ale Jilly na pewno to wykorzysta. Nie przyjęła czeku na 5 milionów. Jest albo głupia, albo przebiegła. Wybacz. Nie chciałem cię przestraszyć. Nie szkodzi. Myślałam, że jestem tu sama. Właśnie skończyłam. Co powiesz na kolację? Panie Harper. Dennis. Nie mogę. Dobranoc. Dobrze, że odmówiłem Dennisowi pożyczki. Do czego to prowadzi? Wszyscy patrzą na siebie wilkiem. Nieprawda. Ja nie. Wiem. Ostatnio traktuję cię jak powietrze. Traktuj mnie jak chcesz. Zabiorę cię na długie wakacje na plaży.
Kiedy? Kiedy wszystko się uspokoi. Czy to możliwe? Za kilka tygodni, obiecuję. Czuję, że Jilly zajmie nam trochę więcej czasu. Te wszystkie informacje o przeszłości Sandersa są sprawdzone? Potraktowałem je wybiórczo, ale to nie kłamstwa. W porządku. Obsmarujemy go w prasie. Ale unikajmy nieczystych zagrań. Zwykle tego nie robimy. Czemu? Myślałem, że gramy o najwyższą stawkę. Tak, ale stosując brudne zagrywki, sprowokujemy go do tego samego. Tylko jeśli coś na ciebie znajdzie. A ty jesteś bez skazy. Nie chodzi o mnie. Czyli o mnie? Dan coś ci mówił? Wspomniał, że potrzebujesz 25 tysięcy. Ty zawsze odmawiasz. To dobra inwestycja. Opowiedz o niej. Nie mogę. Ale dasz słowo, że to nie nowy dług hazardowy? Przestań. Słuchałaś plotek? Nie. Ale nie jestem głupia. Kocham cię, bo jesteś moim synem, ale nie zawsze wybaczam słabości, choć przymykam oczy. Potrafisz bez wahania dać Jilly 5 milionów, ale synowi nie chcesz pożyczyć 25 tysięcy? Wiedziałam, że ich potrzebuje. Czyżby? A myślałem, że kupujesz sobie spokój sumienia. Nie kłóćmy się. I nie mówmy rzeczy, których możemy żałować. Za późno na to. Widzę, że mi nie ufasz. Czego się spodziewałaś? Żeby coś od ciebie dostać, trzeba spróbować zabić ciebie albo twojego męża. Wybacz, przyszedł Tom. Chciałaś go widzieć. Oczywiście. Tom McMaster wrócił właśnie z Ameryki. Tom. Witaj. Thank you, Miss Harper. Dziękuję, pani Harper. Stephanie. Hello, Rena. Witaj, Rena. Cieszysz się, że wrócił. Gdyby został dłużej. Mamo. Tom, pamiętasz Denisa? Jasne. Cześć. Kiedyś wciąż się biliśmy. Wciąż jestem ci coś winien. Jak było na Harvardzie? Wspaniale. Ale wolę praktykę od teorii. Tom chce pracować na Wall Street. Dostałem kilka ofert. Stać nas na coś lepszego. To naprawdę dobre posady. Nie wątpię. Może jednak pracowałbyś dla mnie? Przydasz się. Poważnie? Ojciec nic o tym nie mówił. Poważnie. To była tajemnica. Chciałbym tu pracować. Załatwione. Zaraz podpiszemy umowę. Wspaniale. Dziękuję. Ale pamiętaj, nie będzie taryfy ulgowej. Rzeczywiście. Bardzo ładnie. Może makijaż trochę za mocny, ale Dennis da się na to złapać? Jak ryba na wędkę. Wiesz, co robić? Jasne. Zwykle dostaję zaliczkę. Pewnie. A reszta? Po robocie. Na razie. Wiesz, na jak niebezpieczną zabawę się porywasz? Widziałam już ubierających się mężczyzn i żyję. Wiesz, o czym mówię? O tym, że Stephanie mogłaby nas przyłapać? Nie mam nic do stracenia, a ty? Wszystko. Ale ja mam zamiar wygrać. Więc w porządku. Świetnie. Pomogę ci. Tylko mnie nie uduś. Ależ skąd? Chyba, że zmienisz plany.
Cieszę się, że gramy w jednej drużynie. Trzeba chyba spisać kontrakt. Przypieczętujemy go krwią? Miałam na myśli coś mniej bolesnego. Szkoda, że mam dziś zajęty wieczór. To może zaczekać. Cześć. I co? Umowa, pieniądze. Załatwione, ale potrzebuję czasu. Świetnie. Przynieś mi drinka. Witaj. Czego chcesz? Nie musisz mnie tak traktować. Jasne. Chciałam cię przeprosić. Za policzek i za wszystko inne. Nie miałabym serca mówić Stefanie o twoich długach. Ktoś już to zrobił. Ale będę o tym pamiętał, kiedy znów będziemy razem pod prysznicem. Dzięki, Angelo. Przestańmy się kłócić. Czyżbym traciła czas? Mów. Pamiętaj. Starałam się. A tak z ciekawości, co by było, gdybym dał się uwieść? Nigdy się nie dowiesz. Cześć. Wiesz, kim jestem? Naprawdę wiesz? Już mi powiedziałeś. Jesteś synem najbogatszej kobiety na świecie. Poważnie? Ja tak mówiłem? Wierzę ci na słowo. Sam nie wiem, kim jestem i nie dbam o to. Goła babka. Dziewczyna i szampan. Dzień dobry. Kawy? Co ja tu robię? Przyniosłem cię tu. Jake Sanders? Poznaliśmy się w nocy. Nie byłeś zbyt miły. Dziewczyna i Angela. Ktoś cię wrobił. A ja myślałem, że to sen. Kiedy przyszedłem do klubu, tańczyłeś na parkiecie z jakąś dziewczyną. Kłopot z tym, że byłeś ubrany jedynie w pióra. O nie.
To był świetny występ. Wszyscy byli zachwyceni. Zwłaszcza stojący obok fotoreporter. Dlaczego? Z wielu powodów. Ale chyba wystarczy, że dziedzic wielkiej fortuny, robiący z siebie durnia, do tego nago, to skandal na pierwszą stronę. Jeszcze i to. Nic się nie stało. Odkupiłem zdjęcia i negatywy. Przekupiłem też właściciela klubu i twoją znajomą, Angel. A to do albumu. Nie ma negatywów. Nie. Ja je mam. Rozumiem. Ile chcesz? Czekaj. Może chodzi o coś innego. Akurat. Czy to gorsze od plotek na mój temat, które sprzedajesz prasie? To nie plotki. Brałeś udział w przekrętach. Czego chcesz? Zrozumienia. Może będziemy współpracować. Nie dostaniesz Harper Mining. Wybacz. Pani Harper, zapraszam. Gdzie mój syn? Pani wywiad działa bez zarzutu. W sypialni. Cześć, mamo. Pewnie zastanawiasz się, co tu robię. Pan Sanders ma rację. Moi informatorzy nie zawodzą. Podobno są też zdjęcia. Nie chcesz ich obejrzeć. Masz rację. Proszę o negatywy. Mogą mi się przydać. Chce pan sprzedać jakiemuś brukowcowi? Nie chodzi o pieniądze. Nie doceniłam pana. Mały skandal nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że pomógłby panu w przejęciu Harper Mining. Kusząca propozycja. Rozczarował mnie pan. Uważałam pana za biznesmena, kogoś z nowymi pomysłami. Zabawne, liczyłam, że rywalizacja będzie emocjonująca i uczciwa. Ale widzę, że mam do czynienia ze zwykłym oszustem. Nie dam się sprowokować. Dobrze. Chce pani wojny? Zgoda. Ale ja lubię ostrą walkę. Będę parł, dopóki pani nie pokonam. Co za pewność siebie. Nie. Obiecuję. Nie spocznę, dopóki nie powie pani, że jesteśmy sobie równi. Przynajmniej tyle. Dowiedz się, czego chce. Czekam w biurze. Umyj się. Cały dzień do ciebie dzwonię. Byłem zajęty. Czemu nic nie piszą o Denisie? Oddałem mu zdjęcia i negatywy. Co? Słyszałaś, zmieniłem zdanie. Straciłeś ochotę, czy przestraszyłeś się Stephanie Harper? Nie boję się, ale rozegram to po swojemu. Nie lubię takich numerów. Dostaniesz to, czego chcesz. A co ty na tym zyskasz? Skąd ta nagła zmiana? Pokażę tej suce, ile jestem wart. Zdobędę nie tylko jej firmę, ale i ją.
Co jest? Dobrze się czujesz? Tak. Złe sny? Zwłaszcza jeden. Prześladuję cię. Odkąd Jilly wyszła z więzienia. Śpi. Witaj. Dzięki, że mnie wyciągnęłaś. Ale jak? Zamknęłam oczy i pomyślałam o Stephanie Harper. Co dalej? Kiedy? Jak najszybciej. Z przyjemnością. Podziwiam cię, Jilly. Jeszcze nie. Ale będzie za co. Pani Harper, znów się spotykamy. Oby to się nie stało zwyczajem. Za późno. Już się uzależniłem. Wersja polska BTI Studios. Tekst Olga Krysiak. Czytał Maciej Gudowski.